Mam przyjemność dziś uczestniczyć w konferencji, wspólnej konferencji Muzeum Historycznego w Legionowie i mojego macierzystego Instytutu Historii imienia Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. Tytuł konferencji: Rzeka, która dzieli, rzeka, która łączy, rzeka, która żywi. Dorzecze środkowej Wisły w badaniach naukowych różnych dyscyplin, archeologów, historyków i paru innych. Jest to wspólne nasze przedsięwzięcie Instytutu Polskiej Akademii Nauk i instytucji lokalnej. Uważamy, że tylko wtedy możemy dojść do prawdy historycznej, gdy połączymy nasze wysiłki badaczy lokalnych i badaczy, którzy z innej trochę perspektywy patrzą na problematykę rzeki, bardzo szeroką problematykę historyczną, archeologiczną, przyrodniczą, że rzeka właśnie, jak to dobrze jest ujęte w tytule, no pełni różnorodne funkcje w życiu społeczności i zaznacza się w historii. I o tym będzie dzisiejsza konferencja, mam nadzieję owocna. Gromadzi różnych badaczy, różnych instytucji. Będą pokazane różne spojrzenia na rzekę jako twór właśnie wyobrażony, jako twór rzeczywisty, jako miejsce, które umożliwia nam przeżycie, ale też rzeką mogą przyjść nieprzyjaciele, najeźdźcy, tak? Mogą przypłynąć i zdobyć nasz gród. O tym wszystkim będzie dzisiaj ta konferencja i zachęcam do jej śledzenia i w mediach społecznościowych. Dzień drugi, jutro, będzie miał miejsce w Instytucie Historii na Starym Mieście w Warszawie. To jest w pewnej mierze kontynuacja wystawy, która tutaj w Muzeum w Legionowie miała miejsce w 2020 roku. Zegrze zapomniane miasto nad Narwią. I konferencja była pewnym pójściem za ciosem, rozwinięciem tych wszystkich tematów wodnych, rzecznych, które pojawiły się podczas wystawy. Legionowo, powiat legionowski ma tak specyficzne położenie między wielkimi i ważnymi rzekami, że bardzo celowe, sensowne, potrzebne wydało nam się wykorzystanie właśnie tego motywu, tych zagadnień do zorganizowania konferencji, poproszenia specjalistów zajmujących się właśnie takimi tematami do przedstawienia swoich badań, wyników swoich badań. Być może będzie to również jakiś asumpt, pretekst, powód, żeby takie badania rozwijać. Jak do tej pory wydaje nam się, że nie było tego rodzaju konferencji zorganizowanej, więc mamy nadzieję, że będzie to pewnego rodzaju bodziec właśnie do rozwoju tego typu badań, zajmowania się tego typu tematyką. Tak, ja może jeszcze dodam, że teren ten może z uwagi na pewną bliskość Warszawy jest pomijany często przez naukowców, którzy prowadzą badania szeroko zakrojone gdzieś tam dalej. Natomiast tu pod bokiem ten teren, jeśli chodzi na przykład o badania archeologiczne, był zawsze tak troszeczkę na uboczu. I myślę, że również do pewnego stopnia również badania historyczne. I chcielibyśmy, czy jest to naszym również celem, żeby tą konferencją dać pewien impuls do dalszych poszukiwań, do dalszych badań. Archeologicznych? Również archeologicznych. A jest to teren niezwykle interesujący, jak się okaże. Im głębiej wchodzimy w pewne rzeczy, które działy się na tym terenie, tym więcej mamy informacji, więcej pytań również, więcej problemów badawczych się rodzi. Więcej połączeń z wielką historią. Tak. Bo tutaj mamy do czynienia i z mikrohistoriami, i z nieco szerszym zasięgiem problemów, ale także pewne takie łączniki z naprawdę dużą, wielką historią przez duże haj, historią Polski i nawet historią regionu, kontynentu. Tak mi się wydaje. Także liczymy na to, że tak jak już wspomnieliśmy, że będzie to pewien impuls do dalszych badań naukowych.